Jest piątek, 3 marca 2023 roku, godzina 20, a więc pora na Polygon TV News Extra. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, dzisiejsze wydanie zaczniemy od przypomnienia o ważnej wiadomości dotyczącej wszystkich ludzi zatrudnionych w Polsce w wieku od 18 do 55 lat. A mianowicie, pracownicze plany kapitałowe, w skrócie PPK, zostają automatycznie przedłużone i każdy z ludzi, o których wspomniałem wcześniej, czyli zatrudnionych w Polsce w wieku od 18 do 55 lat, zostaje do nich ponownie automatycznie zapisany. Jeśli ktoś z widzów wcześniej się z tego wypisywał, to niestety musi to zrobić ponownie. Jak to zrobić? Zachęcam do skontaktowania się z działem kadr w waszej firmie. A teraz pora na segment rocznicowy. A mianowicie, kto urodził się, a kto zmarł 3 marca w poprzednich latach. Zaczniemy od urodzin. W 1847 roku urodził się Alexander Graham Bell, szkocki wynalazca. Największy jego wynalazek to telefon. Zmarł w roku 1922. W 1869 roku urodził się Henry Wood, brytyjski kompozytor i dyrygent, popularyzator muzyki klasycznej, znany głównie jako inicjator corocznych londyńskich koncertów Proms, którymi zawiadywał i dyrygował w latach 1895 do 1944, czyli do własnej śmierci. W 1945 roku urodził się George Miller, australijski reżyser, scenarzysta i producent filmowy, znany m.in. z serii filmów Mad Max. W 1956 roku urodził się Zbigniew Boniek, polski piłkarz, trener, działacz związkowy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W 1976 roku urodziła się Natalia Kukulska, polska piosenkarka. W 1997 roku urodziła się Camila Cabello, czyli amerykańska piosenkarka pochodzenia latynoskiego. Przejdźmy teraz do osób, które umarły 3 marca w poprzednich latach. W 1983 roku zmarł Hergé, belgijski rysownik komiksowy. Najpopularniejsze jego dzieło, czyli Przygody Tintina, rozeszły się w ponad 200 milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na 92 języki świata. W 1999 roku umarł Gerhard Herzberg, kanadyjski fizyk i chemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1971 roku za pracę nad elektronową strukturą i geometrią cząstek. Skoro rocznice już za nami, to pora przejść do aktualnych wydarzeń. W niedzielę 26 lutego w Planicy odbyły się Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich. Złoty medal zdobył Polak Piotr Żyła. Jednocześnie w pierwszej serii pobił rekord skoczni wynikiem 105 metrów. Również w niedzielę w krakowskiej Tauron Arenie odbył się siatkarski finał Pucharu Polski. W finale Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Jastrzębskim Węglem wynikiem 3-0. Myślę, że fanów siatkówki raczej nie za bardzo to zaskoczyło. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna? Matura 2023 z prostszymi zasadami. Lista pytań jawnych będzie krótsza o ponad połowę. Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na apele uczniów, rodziców i nauczycieli luzuje wymagania na ustny egzamin z języka polskiego. Lista pytań jawnych będzie krótsza o ponad połowę. Tegoroczni maturzyści liczyli, że tak jak w ciągu ostatnich 2 lat i w tym roku upiecze im się egzamin ustny z języka polskiego. Tymczasem resort edukacji go przywrócił i przekonuje, że nie ma podstaw ku temu, by teraz z niego rezygnować. Więcej informacji w artykule, do którego link zamieszczam w opisie, jeśli kogoś to oczywiście interesuje. Pora na nieco wiadomości pozapolskich. W czwartek 2 marca mołdawski parlament przegłosował zmianę oficjalnego języka urzędowego w tym kraju na rumuński.
Ciekawa informacja, biorąc pod uwagę międzynarodowe zamieszania wokół tego kraju w ostatnich czasach. Jak donosi portal thecradle.com, w Iranie odkryto drugie co do wielkości zasoby litu na świecie. Ciekawa informacja, biorąc pod uwagę, że ten pierwiastek jest niezbędny m.in. do produkcji baterii, których to używa się na przykład w samochodach elektrycznych. W dzisiejszym wydaniu Dziennika Rzeczpospolita można znaleźć bardzo ciekawą informację, a mianowicie Ukraina zwęzi swoje tory. Pociągi pojadą według europejskich standardów. Do końca 2023 roku ma powstać linia kolejowa według europejskiego rozstawu szyn, pozwalająca bezpośrednio dojechać z Warszawy do Lwowa. Potem następnie odcinki także w kierunku na Kijów, informuje Rzeczpospolita. Cały artykuł oczywiście umieszczam, znaczy link do niego w opisie. I dla tych, którzy nie wiedzą o tym, to nie jest tak, że na całym świecie rozstaw szyn kolejowych jest taki sam. No i właśnie to o tym opowiada ten artykuł. Ponieważ szerokość właśnie rozstawu szyn w całej Unii Europejskiej jest jednolita, ale na wschód od Polski już nie bardzo. Na koniec parę informacji z Krakowa. Stadion Wisły przy ulicy Reymonta oficjalnie został stadionem tegorocznych Igrzysk Europejskich. Odbędą się tam ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy oraz wszystkie mecze rugby. Budowa pętli tramwajowej na Górce Narodowej jest zagrożona. Teren przeznaczony na tę inwestycję okazuje się być skażony, a wedle szacunków przywrócenie go do stanu używalności ma kosztować co najmniej 100 milionów złotych. I tak oto przechodzimy do informacji pogodowych. Jak można widzieć za oknem, zima nie rozpieszcza nas w tym roku, więc nie pozjeżdżamy sobie na sankach. Może to dobrze, może to źle. Natomiast o tym, żeby dowiedzieć się, co czeka nas w najbliższy weekend, musimy połączyć się z naszym korespondentem. Halo, halo Lechu, czy mamy kontaktarz? Dzień dobry. Niestety przez parę najbliższych dni temperatura może nieco spaść, bo będzie odczuwalna nawet minus 5 stopni, więc trzeba się będzie troszeczkę lepiej ubrać już niż przez poprzednie dni. No i niestety widzę tutaj, że w nocy z soboty na niedzielę może też nieco popadać takim deszczem ze śniegiem. Ciężko powiedzieć. No natomiast nie będzie jakiegoś wiatru za bardzo, bo największy wiatr będzie tak naprawdę w okolicach południa w sobotę i będzie on w porywach gdzieś około 50-55 km na godzinę. Natomiast tak normalnie no to się powinien utrzymywać w okolicach 20 km na godzinę, więc nic strasznego. Natomiast będzie też spore zachmurzenie praktycznie cały weekend, zresztą widać to już teraz, jak się wyjrzy przez okno, że nie widać nieba, tylko są chmury same. No i taki stan się powinien utrzymać już przez cały weekend. Oprócz tego jeszcze właśnie wieczorem w sobotę bardzo prawdopodobnie, że będą nawet mgły, właśnie przez ten marznący deszcz ze śniegiem. No ale to jeszcze zobaczymy. Tak, no i tak naprawdę nie mogę nic więcej obiecać, więc pogoda będzie ponownie raczej do siedzenia w domu czy innym przybytku, raczej nie do grillowania. Także... Czyli można powiedzieć, że w zasadzie nie czeka nas nic zaskakującego. Pogoda raczej się utrzyma z tym stanem, który widzimy już teraz. No tak jak mówię, właśnie nie ma zbytniej różnicy. No i na razie się nie zapowiada, żeby jakieś specjalne różnice były w najbliższych dniach. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W końcu mamy dopiero marzec. Dziękuję Ci bardzo za ten reportaż. Dziękuję i do zobaczenia. A Państwu dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego wydania Polygon TV News Extra. I oczywiście zapraszam niezmiennie w przyszłym tygodniu, w najbliższy piątek, ponownie o godzinie 20. Do zobaczenia!